Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Usługi żywieniowe w hotelarstwie. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Bielizną stołową nazywamy wszystkie te części bielizny, które są używane na stołach. Bielizna stołowa powinna stanowić wyposażenie każdego zakładu gastronomicznego, niezależnie od jego kategorii handlowej i specjalizacji. Bieliznę stołową dzielimy ze względu na jej przeznaczenie. Wyróżniamy podkładki pod obrusy, obrusy, nakładki oraz serwety. Podkładki pod obrusy nazywane są moltonami. Chronią powierzchnię stołu przed działaniem wysokiej temperatury i wilgoci, uniemożliwiają przesuwanie się obrusa oraz tłumią odgłosy. Obrusy uszyte są zwykle z szorstkiego lnu, tkaniny półlinianej albo tkanin syntetycznych i nadają stołom czysty i zadbany wygląd. Należy obchodzić się z nimi szczególnie ostrożnie, zwłaszcza podczas rozkładania i zdejmowania. Nakładki to małe obrusy o rozmiarach 80 cm na 80 cm, które, ze względu na ten rozmiar, nazywane są także serwetami lub naperonami. Chronią obrus przed zabrudzeniem, stanowią także elementy dekoracyjne. Serwety dzielimy na trzy grupy. Serwety płócienne są dekoracją stołu przed rozpoczęciem przyjęcia. W czasie jedzenia chronią ubranie, a także służą do wytarcia ust podczas konsumpcji i po jej zakończeniu. Serwetki płócienne muszą być bardzo dobrze wykrochmalone i wyprasowane. Serwety do ust są wykorzystywane do ochrony odzieży podczas jedzenia, ale przede wszystkim służą do wycierania ust. Jest to ważne dla gości, szczególnie przed piciem, aby na skraj kieliszka czy szklanki nie dostały się resztki jedzenia. W lokalach niższej kategorii dopuszczalne jest stosowanie serwetek z papieru i celulozy. Serwety na rękę, to tak zwane kelnerki, należą do wyposażenia personelu obsługi. Służą między innymi jako ochrona dłoni i ramienia podczas noszenia gorących talerzy. Ze względów estetycznych i higienicznych serweta musi być zawsze czysta i prawidłowo złożona. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.